wcześnie, żeby nie interesować się tematem zbyt wcześnie. Ciągle teraz w tym dyskursie na temat edukacji seksualnej w szkołach, tak, mówi się o tym, że zbyt szybkie tłumaczenie dzieciom o tym, co jest seks, to powoduje seksualizację, czyli zbyt szybkie zainteresowanie się seksem, czyli my od najmłodszych lat dostajemy taką informację, że to nasze pożądanie, które naturalnie budzi się w naszych ciałach, musimy je w jakiś sposób kontrolować. Więc to nasze pożądanie jest kontrolowane, a pożądanie nie lubi niewoli i po prostu obumiera w niewoli, nawet jeżeli to jest... Więc ta sytuacja, że pożądanie, które jest skierowane tylko, dobre pożądanie jest skierowane tylko na ten wąski kanał w monogamicznym związku, to jest zupełnie naturalne, że ono umrze. Nie dlatego, że taka jest kolej rzeczy, tylko dlatego, że po prostu w naszym życiu nie ma miejsca na to, żeby to pożądanie działało swobodnie, ponieważ... Ludzie, którzy, najczęściej jest tak, że ludzie, którzy wchodzą w długoterminowy związek, odbierają sobie prawo do tego, żeby czuć pożądanie gdziekolwiek indziej niż poza tym związkiem. Nawet nie tyle realizować, co w ogóle czuć. Tak, ja właśnie o tym mówię. To od razu się pojawia takie pytanie, tak? Ale nie mówimy o realizowaniu. Właśnie dokładnie o to chodzi, że kiedy my, to jest też taki schemat, że kiedy my decydujemy się na związek, to i zdarza nam się poczuć pociąg seksualny do jakiejkolwiek innej osoby, tak, to gdzieś w całym naszym systemie pojawia się wstyd, poczucie winy. Mimo tego, że my możemy już słyszeć wielokrotnie, że to przecież nic złego, że ja przecież nic nie robię, ale samo pojawienie się tej emocji, tego pożądania do kogoś innego, że nam się ktoś spodoba, powoduje, że my czujemy, że jesteś nie tak. I my jesteśmy w tym świetnie wytrenowani przez tysiące lat, żeby czuć się nie tak. Mało tego, w naszej kulturze jest taki model, który pozwala w związkach mieć nam nawzajem do siebie pretensje, jeśli zauważymy jakiekolwiek erotyczne zainteresowanie naszego partnera inną osobą. My mamy takie kulturowe przyzwolenie, żeby z tego powodu robić sobie awantury, żeby używać takiego argumentu, że ty, jak to, że ty nie możesz się patrzeć na kogoś innego, że ty nie możesz tego czuć, ty nie możesz, tobie nie może się ktoś inny podobać. To jest kulturowo uwarunkowane i my wokół siebie znajdziemy mnóstwo ludzi, którzy nam też przytakną, tak? Że rzeczywiście, no jeśli on się patrzy na inną kobietę, to znaczy, że powinna się czuć zagrożona i że on już cię nie kocha. My mamy prawo robić sobie takie wymówki, ponieważ nasza kultura nam daje do tego prawo. W związku z tym taki ban na pożądanie w związku skierowany gdziekolwiek indziej powoduje, że to pożądanie w całej swojej rozciągłości obumiera. I ja też absolutnie nie mówię o tym, że zachęcam do tego, żeby podążać za każdym odruchem pożądania, który pojawi się w naszym ciele, ponieważ to zupełnie nie o to chodzi, ale pierwszy krok do tego jest taki, żeby uznać, że uczucie podniecenia, seksualnego podniecenia, erotycznej namiętności jest niezależne od tego, co my sobie wymyślimy, co jest dobre, a co złe i właściwe i niewłaściwe i ono w naturalny sposób się będzie pojawiać. I to, co my możemy zrobić, to po prostu rozszerzyć tą dla dobra nas samych, naszych miłosnych relacji i dla dobra pokoju na świecie, w bardzo jakimś dalekim planie, żeby rozszerzyć trochę tą poczucie, to pole akceptacji dla pożądania jako takiego, dla podniecenia seksualnego jako takiego, niekoniecznie dla wszystkich form jego realizacji, ale na początek dla tego uczucia, które się w nas pojawia. Słuchają Państwo audycji Dobry Seks. Rozmawiam z Karą Akabal, która prowadzi Szkołę Seksu i Miłości dla Kobiet, szkołę internetową, o tym, dlaczego dobry seks może pomóc nam tworzyć lepszy świat, lepsze społeczeństwo. Powiedziałaś coś takiego, to też już kilka razy wybrzmiało z tym pacyfizmem, że mamy gdzieś pracować, starać się mieć ten dobry seks, dążyć do tego dobrego seksu właśnie dla dobra pokoju na świecie. Brzmi to znowu bardzo górnolotnie, kolejna utopia. Jaki jest związek pomiędzy tym przyblokowaniem tej energii seksualnej w rozumieniu chociażby twoim, czy też ludzi, którzy tworzą ten projekt Tamera, którzy jak rozumiem też są pacyfistami. Jaki jest związek pomiędzy tym blokowaniem energii seksualnej, a przemocą na świecie, a tymi wojnami, które się toczą? Mhm.
Spójrzmy na źródła konfliktów na świecie teraz i w każdym z tych miejsc, no, na razie spójrzmy na przykład na to, co się dzieje w Syrii i zobaczmy, jakie jest połączenie, jaka jest wizja seksualności wśród ludzi, którzy wywołują te wojny, którzy rozpoczynają ten temat, co tam się dzieje. I zobaczymy, że wszędzie tam, gdzie jest najbardziej gorąco, to ta seksualność jest bardzo mocno stłumiona i wyraża się w wielu bardzo brutalnych, opresyjnych i radykalnych formach. Wszędzie tam, gdzie jest wojna, tam jest bardzo brutalne podejście do seksualności, również do kobiet. To teraz już też nie mamy czasu, żeby to za mocno rozwinąć, ale przemoc taka wojenna, tak, czyli przemoc jednego narodu wobec drugiego, przemoc jednej grupy ludzi wobec drugiej grupy ludzi, zawsze gdzieś tam jest połączona z taką przemocą seksualną. I chociażby ten trop pokaże nam, że tam, gdzie pokaże nam ten kierunek, że tam, gdzie ta energia seksualna jest bardzo mocno stłumiona, ona się wyraża w formie bardzo agresywnych zachowań. To też już nawet instytucje międzynarodowe, takie jak ONZ, uznały, że przemoc seksualna w czasie konfliktów zbrojnych jest zbrodnią przeciwko ludzkości. To zostało to oficjalnie uznane. To jest trochę też inaczej, to jest jeszcze bardziej dramatyczne to, co teraz powiem, że według ONZ przemoc seksualna jest stosowana jako element strategii wojennej w bardzo wielu konfliktach zbrojnych. To jest coś zupełnie innego. To chodzi o to, że seksualność jest używana i przemoc seksualna jest używana jako broń w wielu konfliktach zbrojnych. I to się dzieje ciągle na świecie, niemalże w każdym konflikcie. Bardzo ciekawie i poruszająco pisze o tym Eve Ensler, która stworzyła ten międzynarodowy, globalny ruch One Billion Rising, czyli w Polsce to się nazywa, nazywam się Miliard. Te akcje, które się zawsze odbywają 14 lutego w całym kraju i w ogóle na całym świecie. Taniec przeciwko przemocy wobec kobiet. Ona też stworzyła taką utopię w Afryce, miasto radości, tak. Miejsce, gdzie kobiety, które doznały właśnie przemocy w konfliktach zbrojnych, mogą się uleczyć, mogą się jakby stworzyć taką społeczność na nowo, bo te społeczności często są rozbite, mężczyźni giną na tych wojnach, kobiety doznają przemocy i te małe społeczności się rozpadają, a te kobiety mają być takim motorem zmiany i ona je w tym wspiera. Czyli gdzieś te może z pozoru skazane na porażkę wizje jednak się tworzą i działają, bo to Miasto Radości działa już też od kilku ładnych lat i z dużym sukcesem. To jest też niesamowite, jaką ogromną moc mają kobiety, które się spotykają razem i mają taką decyzję, że chcą coś zmienić. I jak tutaj mówimy, że przeszłyśmy od tych strasznych rzeczy, które dzieją się na świecie, a my jesteśmy tutaj, w takim w miarę ciepłym, bezpiecznym miejscu, tak? I czy my coś możemy zrobić? I ja wierzę w to, że możemy, jeśli zdecydujemy się zobaczyć tą przemoc, którą stosujemy wobec siebie nawzajem w naszych miłosnych relacjach. I jeśli na przykład czujemy, że zaślepia nas zazdrość i jest dla nas źródłem cierpienia, to być może to jest dobry moment, żeby rozpocząć tą przygodę, tą podróż w odkrywaniu własnej seksualności, tych nieświadomych mechanizmów, które działają w naszym życiu seksualnym, mając taki dodatkowy argument i wsparcie, że robimy to nie tylko dla siebie, dla naszego codziennego życia, ale robimy to dla całego świata. Powiedziałaś wcześniej taką ważną rzecz, że mamy takie dwie strony w naszym świecie, w naszym życiu, czyli tą miłość i lęk. I że wolna miłość jest może też trochę opacznie rozumiana, tak potocznie bardzo. To jak ty ją rozumiesz, to jest to miłość wolna od lęku. Tak, to jest miłość wolna od lęku, czyli wolna od lęku, jak zostaniemy ocenieni, wolna od odrzucenia, wolna od porzucenia. To jest miłość wolna od przemocy. I lęk jest taką emocją, która nie pozwala nam wyrażać siebie w pełni, tym, kim naprawdę jesteśmy. Więc wolna miłość jest taką miłością wolną od lęku i to rzeczywiście jest utopia, ponieważ byłyśmy trenowane do tego, żeby łączyć lęk z miłością,
a teraz przychodzi taki czas, żeby przyglądać się temu, co się tak naprawdę dzieje w naszym życiu miłosnym i żegnać się z tym lękiem, jeśli on nam już nie służy. No właśnie, jak przejść taką transformację z miłości opartej na strachu, na jakiejś zaborczości, do takiej miłości wolnej od lęku? No ja dzisiaj napisałam na moim facebookowym profilu, że idę tutaj do ciebie, do tej audycji i że będzie właśnie o miłości wolnej od lęku i też pojawiły się komentarze, że to jest podróż, że jak do tego dojść? Ja tam napisałam, że ja nie wiem też sama, czy ja w moim życiu dojdę do takiego miejsca, że będę kochać bez lęku, ale że ta sama podróż jest przepiękna. I że chociażby dla tego, co nas spotka w tej podróży, warto w nią wyruszyć. I wiedząc o tym, że to może potrwać. Czy ten lęk, który czujemy, może z takiego doświadczenia twojego z pracy z kobietami, wynika z jakichś problemów z zaufaniem do drugiej osoby, do osób, z którymi jesteśmy blisko? No to dotknęłaś sedna. Ponieważ też jak rozmawiałyśmy o tym, że my potrzebujemy jakichś nowych społecznych struktur dla seksualności w naszej wspólnocie, tak, w naszym państwie, to mówimy o zaufaniu. Że teraz na razie my mamy społeczne struktury wokół seksualności oparte na kontroli, a potrzebujemy zbudować takie oparte na zaufaniu. I tak samo w naszych związkach mamy strukturę związku, która jest oparta na kontroli, czyli ja będę kontrolować to, co ty myślisz, to, co robisz, to, jak się zachowujesz, po to, żeby mieć pewność, że mnie kochasz, a ta miłość wolna od lęku jest oparta na totalnym zaufaniu. I w takim na przykład związku opartym na zaufaniu, a nie na lęku, to ja jestem w stanie usłyszeć na przykład to, że mój partner czy partnerka zachwycił się erotycznie drugą osobą. I wtedy mogę go zobaczyć takiego, jakim naprawdę jest. I ja nie zrobię tego wtedy, kiedy będę czuła lęk. Bo każde podejrzenie, że mój partner czy partnerka może być erotycznie zainteresowany kimś innym, uruchamia całą lawinę cierpienia i właśnie lęku i chęci kontroli, która uniemożliwia zobaczenie tej drugiej osoby. Więc to tak w takim totalnym skrócie. To jest jeden tylko z obrazów, jak ten lęk może działać w naszym życiu, w naszych związkach i jak potrafi nam uniemożliwić zobaczenie tej drugiej osoby. To jest początek tego, że zaczynamy grać, udawać, że tak wcale nie jest, że ja wcale tego nie czuję i kończy się to na tym, że my zaczynamy stosować tą manipulację i fałsz wobec siebie samych i sami przestajemy czuć to, czego tak naprawdę pragniemy, ponieważ czuć to, co naprawdę pragniemy w seksie i w miłości jest w naszym świecie bardzo niebezpieczne. Czy da się to zrobić, żyjąc z wyboru w związku monogamicznym, jakoś na nowo tą relację zdefiniować? Może ona pozostanie monogamiczna, ale będzie gdzieś inna perspektywa naszego patrzenia na tą relację, tak jak powiedziałaś, chociażby na te fascynacje, które się mogą pojawiać innymi osobami, także fascynacje erotyczne, ewentualnie relacje, która była do tej pory przez wiele lat monogamiczna, jakoś na nowo ułożyć, na nowo ustalić jej zasady, tak żeby była bardziej otwartą relacją. Czy to się w ogóle sprawdza? Ty pracujesz z kobietami od lat. Tak, to się sprawdza, to jest możliwe. Tam, gdzie jest miłość, tam może być miłość bez lęku. To nie zawsze jest łatwe, ale to jest możliwe. I też monogamiczny związek, w którym się odradza namiętność, którego fundamentem jest zaufanie, jest również możliwe. Jeszcze taka jedna rzecz mi się nasunęła, bo w moim rozumieniu ten lepszy seks, lepszy świat też będzie takim światem, gdzie będzie równowaga pomiędzy tą energią męską, energią kobiecą i tym, że i obu płciom jest to potrzebne, gdzieś to nowe otwarcie, nowe spojrzenie. Ty pracujesz w swojej szkole tylko z kobietami w tym momencie. Tak, teraz głównie z kobietami. Jest jakby w sobie otwartość na to, żeby też pracować z mężczyznami, czy jest jakiś powód, dla którego wybrałaś taką ścieżkę? Tak, ja pracuję również z mężczyznami indywidualnie, natomiast zdecydowałam się teraz mnóstwo mojej energii włożyć w ten projekt kobiecej społeczności, ponieważ czuję i wiem i sama tego doświadczam, jak bardzo takie zredefiniowanie
kobiecej solidarności i siostrzeństwa w temacie seksu i miłości jest nam kobietom potrzebne. I jak ogromnie takie budowanie akceptacji kobiet do siebie nawzajem, z tym wszystkim, co my odkrywamy w swojej seksualności i jakie to jest potrzebne. I to trochę też łączy się z tym, co ty powiedziałaś, tej równowadze między kobiecością a męskością, że my potrzebujemy też tak zanurzyć się głęboko właśnie w tej jakości, czym jest męskość, czym jest kobiecość, żeby je zredefiniować na nowo, tak? Żebyśmy mogli jakoś w nowy sposób się ze sobą spotkać, odkleić się troszeczkę od tego, co jest uważane za kobiece i uważane za męskie. Powiedz, kiedy i gdzie teraz kobiety zainteresowane będą mogły razem z tobą odkrywać ten nowy świat seksu i miłości? Jeśli któreś z was, komuś z was zarezonowało coś z tego, co tutaj mówiłam, to ja zapraszam serdecznie na moją stronę internetową www.karoakabal.pl. Tam zapisując się na newsletter, do którego będziecie tam zachęcane przez różne wyskakujące okienka, dostaniecie w prezencie taki darmowy e-book Życie bardziej seksualne oraz linka do takiej cudownej medytacji, w której będziecie mogły odwiedzić swoją świątynię swojej seksualności. I ta medytacja jest również zaproszeniem do takiej mojej najnowszej online podróży dla kobiet, która jest taką podróżą medytacyjną. 7 tygodni z medytacjami i webinarami na temat kobiecej seksualności i 7 tygodni w kobiecej wspierającej społeczności wokół tematów seksualności. I ta podróż się zaczyna już za tydzień, więc te wszystkie z was, które chciałyby poczuć, jak to jest odkrywać wolną miłość razem z innymi kobietami, serdecznie zapraszam. Zachęcam, bo dobry seks to lepszy świat. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Była ze mną Karo Akabal, która zajmuje się seks coachingiem i prowadzi internetową szkołę seksu i miłości dla kobiet. Dzisiejszym wieczorem opiekował się Mieto Strzelecki, realizował go Jacek Kozłowski. Ja już zapraszam państwa na informacje Radia Tok FM. Słyszymy się za tydzień. Anka Grzywacz. Dobrej nocy.